Lech Poznań to nie tylko obecni zawodnicy, zarząd i pracownicy administracyjni. Lech Poznań to także dawne gwiazdy i dawni działacze. Dzisiejszy kolejarz nie zapomniał o nich i zorganizował specjalne przedświąteczne spotkanie. Wszystkiego dobrego na święta, wypoczynku, zdrowia, wszystkiego najlepszego dla nas wszystkich. Na wigilijnym spotkaniu nie zabrakło dziś oczywiście legend kolejorza, tych z dawnych lat i tych, którzy nie tak dawno temu zakończyli zawodową grę w piłkę nożną. Święta mają to do siebie, że można się spotkać, porozmawiać, ocenić mijający rok i też taka tutaj nastała okazja. My nie mamy okazji na co dzień się spotykać, a tutaj przy okazji Świąt Bożego Narodzenia taka możliwość jest i cieszymy się, że klub nam to umożliwił i zorganizował. Bo Lech Poznań to nie tylko klub, to także rodzina. I także na spotkaniu nie mogło zabraknąć rodzinnych akcentów. Jestem dumny też z tego, że jestem tutaj razem z ojcem, bo to drzewo, można powiedzieć, genealogiczne zostaje z tą krwią Lecha Poznań, więc mam nadzieję, że jeszcze zarazimy razem z ojcem tutaj tą miłością do klubu mojego syna, więc oby tak to szło w tym kierunku. Poza piłkarzami byli także dawni pracownicy czy trenerzy. Wszyscy zapewniają, że do dziś chętnie spotykają się na meczach i dyskutują o piłce. Spotykamy się na wszystkich meczach, którzy przychodzimy, bo przychodzimy na mecze i spotykamy się, wspominamy i oglądamy przy okazji mecze pewne poglądy takie czy takie, bo to wiadomo o tym, że piłka kiedyś była inna, dziś jest inna, szybsza i to, ale jest to rodzina i jesteśmy zadowoleni, że się spotykamy od czasu do czasu. Wszyscy uczestnicy świątecznego spotkania na Inea Stadionie są zgodni co do tego, że sentyment do Lecha Poznań nie mija bez względu na to, jak zmienia się piłka nożna. Zawsze fajnie się spotyka, oczywiście z częścią ma się tymi, którym się razem grało, czy to ma się częstszy kontakt, ale jest też pokolenie dużo starsze i to zawsze miło zobaczyć, że są ciągle w dobrym zdrowiu, więc takie spotkania są zawsze bardzo miłe i przyjemne, a okres też szczególny, święta. Najstarszy uczestnik świątecznego spotkania rodziny Lecha miał 94 lata.